Cześć! Hej! Zapraszamy Was dzisiaj na filmik o naszej pielęgnacji włosów. Pokażemy Wam kilka produktów i opowiemy trochę o naszych włosach. No to przygotowaliśmy kategorię, ale najpierw opowiemy, jakie mam włosy. Moje włosy są naturalnie falowane, takie jak teraz, po prostu przysuszone. Zostawiam je zawsze na noc, żeby sobie same wyschły. No, jak są dłuższe, to się na pewno puszą i tego w nich nie lubię. Znaczy, są, przetłuszczają się na górze, a na dole się puszą. Ale lubię mieć takie... No i masz naturalny kolor włosów. Tak, mam naturalny teraz, tak. Tak, ja mam włosy też z tendencją do przetłuszczania się. Włosy mam ogólnie farbowane teraz. Olią na poziomie 5.0, ciemny brąz. I włosy ogólnie są bezproblemowe, są proste, tak jak widać. Nie kręcą się czy coś i nie mam z nimi jakiegoś większego problemu. No i teraz pokażemy Wam produkty, których używamy. Tak, to zaczniemy od szamponów. No, proszę bardzo. Mój szampon jest Garnier Ultra Duo. To jest Morella z olejkiem migdałowym. Szampon jest taki, no w miarę okej, okay, bo no nie robi szału. No jak szampon myje włosy, fajny zapach, no i tyle. Ja Wam pokażę swój, akurat to jest Timotej, taki po prostu przypadkowy, bo nie przywiązuję wagi do kupowanych szamponów, bo po prostu szampon ma mieć włosy. Tak, i dokładnie. I w miarę jakoś tam pachnie. To jest promocji, takie w miarę, to bierzemy. I ja mam tutaj właśnie Timotej, dwa w jednym. Ma dawać jakąś tam świeżość, o zapachu ogórkowym jest w porządku, moje włosy nic za bardzo z nimi nie robię, aby po prostu umyć je. Oprócz zwykłych szamponów wspomagamy się też szamponami suchymi. I ja Wam tutaj pokażę swój, który aktualnie używam, jest to Batiste, o zapachu tropikalnym. Zostawia co prawda trochę białego nalotu na włosach, na moich ciemnych włosach. One tak matują się. Matują mocno włosy i trochę zostawia tego białego nalotu, jeżeli za blisko spsikam włosy, za blisko nasady, ale tak to jest w porządku, odświeża włosy, tak, jeżeli nie umyję z dnia na dzień, jeżeli myję codziennie je, to no daje radę, jeżeli mocno są włosy nieprzetłuszczone, bo jeżeli są tak lekko, to pomoże, ale jeżeli już jest przetłuszczone, są mocniej, no to i suchy szampon nie pomoże. Dokładnie. Ja mam tutaj taką Isana zieloną, też właśnie suchy szampon. Zazwyczaj używam Batiste, bo mi pasują te zapachy, ale ten kupiłam, bo blisko Rossmann, u nas tylko w Hebe praktycznie można dostać. Właśnie Batiste i dlatego chwyciłam ten, ale jest okej, okay, ta Isana jest okej. Okay. Jest w porządku, też, jest fajnie pachnie. Tak, fajnie pachnie, ale też właśnie ten, może nie stawia na lotu, u mnie tego tak nie widać, ale jednak włosy są matowe na górze. I ja wolę umyć, a to jest takie ostatnia deska ratunku. Tak. Okej, następne mamy odżywki. Ja odżywki akurat w tym momencie nie używam, używam maski, ale o masce powiem Wam trochę później. Tak. Ja z odżywek mam pierwszą, to jest odżywka z Osi. To jest odżywka do napuszonych, zmontowanych włosów. Odżywka jest okej. Okay. Właśnie takie włosy robi, że one nie są takie spuszone. I wygładza. Tak, wygładza. I zapach też jest bardzo fajny. A drugą odżywką jest ta z Szaumy. To jest odbudowująca. Odżywka jest okej. Okay. Fajne są po niej włosy, tylko nakładam je odtąd, bo jak nałożyłam na górę, no to no, tragedia, takie no tutaj jakbym ich nie myła, także no od połowy okej. Okay. Po prostu jest obciążające. Tak, obciąża włosy, tak. No to następną kategorią będą maski i olejki do włosów. Ja tutaj obecnie używam maski z Kalosa. Jest to maska czekoladowa. Kupiłam właśnie ostatnio, kilka razy używam, więc dużo o niej nie mogę powiedzieć, ale na razie to, co jest, to co mogę o niej stwierdzić, to jest ładny zapach, bo ładnie pachnie czekoladą. Nie jest to jakiś taki sztuczny zapach, da się znieść. Też fajnie wygładza włosy. Tutaj jest niby maska jest do regeneracji. Ja jakichś tam za dużych problemów z włosami nie mam. Nie mam jakichś mocno przesuszonych czy zniszczonych włosów. Ale wygładza, fajnie odżywia włosy, fajnie są, po prostu fajny efekt daje w dotyku i włosy ładnie pachną. Może się ten zapach nie utrzymuje za długo, ale no niby pomaga. Tak. Podobno pomaga.
I mam tutaj jeszcze olejek z Isany, kupiony jakiś czas temu właśnie w naturze, jakieś takie niedrogie, około 10 zł. Był w przecenie, zużyłam go tyle, co widać akurat. I pomaga mi przede wszystkim, jeżeli prostuję włosy. Jeżeli normalnie włosy mam delikatnie puszące, czy tam po myciu, czy pójdę z włosami spać mokrymi, no to wiadomo, mhm. że rano jest to, co jest i to nie tylko my mamy, czy włosy, załóżmy, puszące się, bo dużo osób też narzeka na to, że jeżeli pójdzie spać z mokrymi włosami, to ma je po prostu tak, to jest roztrzepane. No to akurat taki olejek w tym pomaga i co jeszcze mogę o nim powiedzieć? To właśnie, że wygładza włosy, że pozostawia je takie w uczuciu takie śliskie, takie niby odżywione. No. Tak. I w sumie no, pomaga przy wysokiej temperaturze na pewno. W jakimś tam stopniu te włosy chroni przy załóżmy suszeniu czy prostowaniu. Tak. To ja właśnie też takie przy stylizacji mam taki olejek z Viscura. To praktycznie to samo co ten Agnieszki. No pryskam go też właśnie, jeśli nie nakładam nic wieczorem na włosy przy myciu, to na pewno rano on je tak troszeczkę tutaj ugłaszczę, że one są takie gładsze, na pewno nie są napuszone. I też właśnie jeśli prostuję włosy, to na pewno pryskam tym, bo zawsze mam coś takiego do stylizacji. Ale akurat teraz jeszcze nie kupiłam, zapomniałam. Cały czas zapomniałam. Ale w zamian masz to. Tak, i z mojej maseczki, to jest ogromna, litrowa maseczka mleczka. Mleczna. Maseczka mleczna, osłabiona na YouTubie. Tak, no maseczka jak maseczka. Fajne włosy po niej zostają na pewno. Nie robi nie robi, ale jest okej. Okay, ale no. Lepiej używać to niż ja lubię zużywać produkty, nie lubię wyrzucać, dlatego ją zużyję, ale na pewno ja nie kupię, bo jest wielka i no nie jest szałowa, no umówmy się. No jeżeli by była mniejsza, to może byś jakoś lepiej używała, tak. A to po prostu długo schodzi używanie tego. I to tak średnio, tak. I do stylizacji to mamy lakiery. Lakiery do włosów. Żadnych pianek tam nie używamy. Nie, raczej. Nie używamy. Ja mam tutaj akurat z Got to Be z Schwarzkopfa lakier, fajny wolumania. Nie robi może objętości, ale bardzo ładnie pachnie, nie skleja włosów, lekko je utrzymuje, jeżeli się nie napsika się tego, nie wiadomo ile, nie robi włosów sztywnych czy jakichś takich matowych. Zapach się utrzymuje na włosach. Polecam. Tak, ja mam tutaj taką Isanę. Niby on jest 5+, moc, ale no lakier jest słaby. Jak na to. No ale tak, jeśli ja sobie lubię tutaj przód włosów tą grzywkę spopiąć do góry, to zawsze sobie psikam i jest okej, okay, na pewno. No mocno nie utrzymuje włosów, ale tak, nie na pewno takie tam utrzymania loków to nie dałby rady. Tak, i jeszcze mamy tutaj urządzenia do stylizacji włosów, to już nie taszczyłyśmy wszystkiego. Ale no to używamy raczej tam, ja używam suszarki, prostownicy. No tak samo używam, przede wszystkim ostatnio, jeżeli mam grzywkę, używam do grzywki właśnie prostownicy, żeby wyprostować te włosy, bo normalnie włosy mam swoje proste, jedynie co prostuję to końcówki grzywka i włosy suszę właśnie sporadycznie, wolę, żeby wyschły same. Tak, ja to właśnie jeśli się spieszę, jeśli muszę mieć suszone, to tak. Ale to raczej nie używam, bo wiem, że to niszczy włosy. A prostownica do prostowania, bo mam falowane, więc prostuję. Nie umiem, jeszcze się nie nauczyłam robić tych loków prostownicą, także ich nie robię, prostuję tylko włosy. Tak. No to nasze wszystkie kategorie i nasza cała pielęgnacja włosów już mogliście ją sobie poznać. I no jak na razie to tyle z tego, co mamy. Dużo tego nie jest, nie obciążamy za bardzo włosów, nie używamy produktów nie wiadomo jakich marek, czy nie wiadomo ile ich jest. Używamy po prostu zwykłych produktów, które sprawdzają się nam i nie trzeba nam jakoś na razie niczego więcej. Dokładnie. I dziękujemy Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. I zapraszam do subskrybowania kanału i śledzenia go. Pa! Pa.